Ola Kozlek, ze mną jest Maciek Rataj. Siemaneczko. Maciek, po co ci była ta walka? Kurwa, nie wiem. Teraz nie wiem, kurwa, z perspektywy czasu nie wiem. Z kitu. Bo nawet jak wychodziłeś, ewidentnie było widać, że noga cię boli. Lekarz mi zapewniał, że mnie zajebiście i że na pewno nie będę czuł bólu. Czyli lekarz się pomylił? No nie wiem, no kurwa, nawet na rozrzewce było w miarę okej, okay, no ale na rozrzewce też było twardo i chodziłem tylko przód, tył. No ale już jak wszedłem w oktagon, który jest trochę miękki i zszedłem pod siatkę i dostałem cepa, to mega ból poczułem w nodze. No i to już kurwa wiedziałem, że mnie wyłączy praktycznie. Nie sądzisz, że lepiej by było jakby przełożyć tą walkę? No teraz już na pewno, kurwa, tak. No ale liczyłem, że no kurwa, on mówi, że dwa dni będzie zajebiście, nie? A chuja, kurwa. Czyli ten od konferencji do gali, ty nie trenowałeś już w ogóle? Leżałem w łóżku cały czas. I nic się nie poprawiło? Ta noga szczerze wygląda fatalnie. No wiem. No poprawiła się, no ale nie na tyle, żeby zawalczyć, nie? Czyli zdecydowanie żałujesz tej decyzji, czy jednak może fajnie, że chociaż zarobiłeś? Kurwa. Żałuję. Czyli żadne pieniądze ci tego teraz nie wynagrodzą? Mam nadzieję, że uda się jeszcze pokazać, nie? Dobrze. No na razie chcę się zaleczyć i potem wrócić i pokazać, nie? Bo naprawdę miałem formę dobrze przygotowaną, no ale kurwa widzisz jak wyszło. A nie obawiałeś się, że wychodząc z kontuzją możesz doprowadzić do sytuacji, gdzie ta kontuzja już ci się zagłębi do takiego momentu, że nawet nie będziesz mógł zawalczyć już nigdy? Nie, bo właśnie tej blokady nie przyjąłem, nie? A jak przyjmujesz blokadę, to masz wyłączony totalnie ból, a nie wiem, tej blokady, więc jakby no nie było takiego zagrożenia. Miało być bez blokady, normalnie. Okej, okay. A teraz ta walka w sumie wychodzi na to, że łatwo oddałeś zwycięstwo Dzikowi. I... Chuj, łatwo, no kurwa. No moja najgorsza walka, no ale to też przegrałem, kurwa, wiesz co, no, z kontuzją, no. I ten konflikt między wami jest mimo wszystko zakończony, czy jednak chciałbyś rewanżu? Z Dzikiem? No. No tylko, że teraz no on decyduje, nie? No bo ja nie mam, wiesz co. Czyli ty byś chciał, a mówiłeś, że ty jakby nie jesteś za rewanżami, tylko z jedną osobą mówię, że chciałbyś rewanż. Nie przypomnę sobie chyba teraz. Sterowanym, ale dobrze, dobrze rozkminiasz. No tylko, no to nie była walka dzisiaj, nie? O co chodzi? Ten wyjątek, nie? Zdecydowanie lepiej jakbyście stoczyli walkę na rozgrzewce, co? Tak inwalidzkich trzeba było się wpierdalać, a nie kurde. No Dzik mówił, że to by było fajne. Lepsze by były wózki, no. Ale... Trzeba było te wózki zrobić i chuj. Ale jemu od razu, w sumie po twojej kontuzji, proponowali już innego przeciwnika. I kiedy ty stwierdziłeś, że jednak będziesz walczył? No to od lekarza zależało, nie? Bo nie wiem, w środę czy w czwartek to było, nie? Czyli w sumie dzień przed ważeniem, tak? No nie, no to jakby... No a tak, no chyba tak. Może nie było w piątek? No dobra, no. Czwartek z rana. Albo w środę. Nie pamiętam, no ale miało być po dwóch dniach, zajebiście, nie było. I okazało się, że jeszcze jakąś starą kontuzję tam miałem i to przez to jeszcze wszystko się przedłużyło, nie? A co to za kontuzja? Nie wiem, mam wypisane na kartce pięć rzeczy, kurwa. Ale coś też z nogą? No tak, no. Czyli dwa w jednym masz w sumie teraz. Pięć rzeczy mam w tej nodze, ale to nie są jakieś poważne rzeczy ogólnie, nie? A jak chodzi o twoją walkę, no powiedzmy, że walkę, ona była w boksie, a ty próbowałeś i sprowadziłeś tą Dzika w końcu do parteru. Co to było za... Trenujemy, ma kurwa, to jakby taki odruch to był ogólnie, nie? No. To też nie był w sumie taki kolejny twój strzał w kolano oprócz tej nogi, że jeszcze wziąłeś formułę bokserską? No był, no w sumie. No ale ja na przykład dużo robiłem teraz stójki i w K1 mi szło zajebiście. Tylko no uważałem nawet, że na same ręce też dam radę. Tyle, że no jak mi noga wysiadła, no to w ogóle nie było mobilności, nie? Więc nie było opcji na nic. No właśnie, bo jednak opierasz tą stabilizację na tej przedniej nodze. A tutaj jak ona cię bolała, to czułeś się tak... Się chujowo, no tak ci powiem. Nie. Już lepiej było siedzieć i się uderzać. No mówię, wózki kurwa inwalidzkie byśmy podjechali i kurwa wiesz, lecimy. I czemu nie było takiej możliwości? Nie, bo raz wjebali się z budką telefonistą i już nie chcieli takich akcji, nie? No. To mogli teraz zrobić na przystanku autobusowym. Trzeba było. No. Nie wpadliście na to? Nie zgodzili się na aż takie fliki, kurde. No. Okej, okay, a co do twojej następnej walki? Pewnie będzie za jakiś dłuższy okres czasu, ale... Teraz chcę się wyleczyć właśnie, nie? No to chyba z tą pałą, co mnie kurwa zaatakowała na konferencji.
tak jak ja powiedziałem po walce, że to on zabrał show tak naprawdę. Ale myślisz, że warto mu dawać taką atencję i walkę? Nie wolisz uderzysz kogoś mocniejszego? Nie wiem. W sumie teraz dobrze powiedziałaś. To mi moja Magda mówi, no ale czuję taką złość, taką wiesz co. Taką, że no, mógłbym się spiąć na tą walkę i byłby ogień, nie? No zobaczymy ogólnie, nie? A właśnie jak obstawiasz teraz, bo oni walczą 2-2, jesteś bardziej team Ambrose Kubera, czy? Ambrose znam bardzo długo, więc no, jestem fuj za nim, nie? No, dobrze się czuję nienawiść, także wiesz. I masz mu to za złe bardzo? Fuj. No. Czyli teoretycznie jest to konflikt do wyjaśnienia obok tego, nie? Myślę, że tak. Dobra, a oprócz Hellboya jest ktoś jeszcze? No nie wiem, może właśnie wtedy z Dzikiem rewanż w normalnej formule MMA. Ale zobaczymy, nie? No bo teraz on musi się zgodzić. A myślisz, że się zgodzi? Chuj go wie. Widzisz, on już tyle czekał w ogóle na swój debiut, że teraz jakbyś jeszcze przerzucił tą walkę, to mogło być jeszcze lepsze show, a tak? Niekończąca historia by to była, no, ale może być jeszcze jedna. No. Czyli możemy liczyć na drugą część. A jak chodzi właśnie o twoją dziewczynę, ona cię mocno wspiera w tym wszystkim. Nawet wychodziłeś do piosenki, no, którą śpiewała. Za mocno, no. Nie chcę teraz zawalczyć ona. Tak? Bo ona jest podpisana w Prime. No, jest pracownikiem, no, prowadzi Cringe Room. No. No, ale kontrakt na walkę mi chodzi w tym momencie. Ale będzie podpisywać. Kiedy? Nie wiem. No jak nie wiesz? No nie wiem, kiedy podpiszę, no jakby no ten. Ma już jakąś rywalkę, no ale nie jest to sformalizowane ogólnie. Ale wstępnie oceniasz jakiej szanse? Że wygra. No w sumie głupie pytanie, ale jest to przeciwniczka, która... Ale nie wiem, czy to jakby jest ta przeciwniczka, już zachodzi. On wie za kamerą, chłop. Ty wiesz, nie? Czy nie? No to on wie. No, ale nie mogę mówić, bo tak jakby nie chcę też zapeszać, wiesz, co chodzi. Ja nie wiem, na czym to stanęło finalnie. W sensie to jakby ja dogadywałem tą walkę i zaproponowałem, no ale tam wyszły jakieś, to miała być już teraz walka i ona się nie odbyła i mam nadzieję, że odbyje się na następnej po prostu, nie? A czemu się nie odbyła teraz? Ale jakieś menadżerskie tam sprawy chyba, no. Czyli kiedy możemy się spodziewać twojej dziewczyny w oktagonie? No mam nadzieję, że na następnej gali, nie? A ty wtedy będziesz śpiewał jej piosenkę? Tak. Nie, no zaśpiewa ona sobie swoją, nie? Czy będzie wychodziła i śpiewała razem, tak? No tak, nie no, to wiesz co, normalnie, da radę. Jeszcze powiedz... Wejdziesz co do swojej piosenki i wiesz, i przejdziesz. Ty może będziesz tańczył, co? O, ja będę tańczył, no w narażniku będę, bo jeszcze nie byłem nigdy, to sobie kurwa obejrzę galę na luzie. A może nie, no bo podobno się spinać bardziej niż na swoich walkach, to na czyjś, nie? Właśnie, bo mówisz, że twoja dziewczyna wspiera cię aż za bardzo, a ty za to ogarnąłeś jej tą walkę, czyli to się teoretycznie tak... Zajmuję się managementem w głównej mierze u nas. No, jakby ja gadam, bo ona trochę jest taka miękka w rozmowach. Serio? No. No, wbrew pozorom, naprawdę, no. No właśnie, bo dużo osób... Mam rękę, no. No. Dużo osób, jak słyszę i widzę, właśnie mówi, że to ty jesteś... Bo jest wygadana, a naprawdę twardy jestem ja w tym związku. Wbrew pozorom, nie? Okej. Okay. Ja ci w takim razie bardzo dziękuję. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Dzięki bardzo. Piąteczka. Dzięki.